Jak się czujesz w roli medalisty Mistrzostw Europy w rajdach samochodowych? To znaczy, no jeszcze, no bo to do mnie chyba nie dotarło. Chyba po rozdaniu nagród w Paryżu dopiero chyba dojdzie do mnie to, ta informacja i będę jakiś miał z tego tytułu pewnie przeżycia inne niż w tej chwili. W tej chwili tak jakby nic nie było, nie wiem. Były eliminacje, są jakieś tam punkty, jest jakieś tam miejsce, ale nie dociera do mnie, w sumie po prostu nie dochodzi to do mnie do wewnątrz, a to może i dobrze. We'll be right back.
mamy tak dużą przewagę, że nie musimy się aż tak bardzo mocno ścigać. A chcielibyśmy ten upragniony tytuł dowieść do mety. Czy w związku z tym trzeba założyć, że to ostatnio straconkę z góry przegracie z kimś? O, na pewno. Na pewno? Na pewno. Poddajemy się dlatego, że nie ma potrzeby. Wiedziałem, że nastąpić musi by taki sezon, taki rok, w którym będzie mi się wszystko układało. Podporządkowałem całe swoje życie prywatne, rodzinę, znajomych, krewnych. Wszyscy mi pomagali. Każdy jak tylko mógł. I udało się. Udało się, bo jeżeli ktoś by spytał, powiedział na początku sezonu, że w Mistrzostwach Europy zdobędę miejsce drugie, to prawdopodobnie wyśmiałbym go. Nie uwierzyłbym absolutnie w to. A jednak można. Trzeba tylko mocno chcieć. Mocno chcieć i rzeczywiście podporządkować wszystko, co jest tylko możliwe w tym kierunku. I można osiągnąć taki wynik. I udało się.